Brazylijska Środkowa Andresa Pikusat dołączyła do ekipy Ricardo Marquez'ego zaledwie tydzień przed pierwszym meczem w sezonie 2020-2021 Tauron Ligi. W radomskiej drużynie rozegrała 28 spotkań, wystąpiła w 94 setach. Zdobyła ponad 150 punktów, w tym 34 blokiem i 11 zagrywką. W zakończonych niedawno rozgrywkach otrzymała także statuetkę MVP w meczu z Grotem Budowlanymi Łódź. Zanotowała wtedy na swoim koncie 16 punktów. Jak nieoficjalnie wiadomo, Brazylijska Środkowa ma pozostać w polskiej tauronidze. Lidze.